kibicom nie podobać, że to nie jest knockout w drugiej minucie. Jak zwykle to robi Kijan, ale to jest też bardzo ważna szkoła dla niego, żeby przewalczyć tak walkę. Oj, trafi Silva! Będzie to nie będzie! To chyba było niepotrzebne i to... Teraz pytanie, czy nogi były na ziemi, czy... Chyba powietrze. Tak chyba mi się tak wydaje, że kolana zawis na siatce. Zawis na siatce na stopach. Ależ knockout, Orgulio! Poszedł za uderzeniem. Jeden cios i gdzieś zachwiało nam Rafałem Kijańczukiem. Zawis na siatce, poszedł z kopnięciem. Zaczęło się od tego, że Kijana tak jakby dostał... Lewy, uwaga, uwaga, tu go zaćmiło już na nos. Tak, to tak. Było to uderzenie. Potem z uderzeniami ten prawy już bity z góry, precyzyjny. I nie widzimy teraz, czy ręka opiera się o siatkę, czy o ziemię, czy kolana były na ziemi. To jest bardzo ważny moment. Czekamy na powtórkę z tyłu, taką, która nam pokaże całą sylwetkę Rafała Kijańczuka, bo z takich powtórek no nie jesteśmy nic w stanie wywnioskować. Tu tak naprawdę był już koniec przed tym kolanem. O, teraz najprawdopodobniej zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. O tak. Całej dłoni na macie nie było. Ona tak rysowała gdzieś po dolnej części ogrodzenia. No siatka, tak jest, raczej o siatkę. Wydaje się, że jeśli były to tylko palce. Nie, wydaje się, że to była dolna część ogrodzenia.